Dzień dobry. Albo dobry wieczór, już sama nie wiem, która jest godzina, gdzie. Chciałabym wam powiedzieć, w jakim cudnym miejscu jesteśmy. Nadal w Tajlandii. Na wyspie Phi-Phi. P-H-I się pisze i P-H-I. Dwa razy Phi-Phi, albo mówią na to Pipi. Więc w ogóle jesteśmy w Tajlandii, ponieważ mieliśmy zjazd, który się nazywa Eagle Manager, i osoby, które zakończyły kwalifikacje, mamy taką roczną kwalifikację, otrzymały tą podróż za darmo w naszej firmie. My pracujemy przez internet, uczymy Polki, jak podróżować, jak mieć fun, jak mieć fajny rozwój osobisty. I nasze wydarzenie się zakończyło się. I jesteśmy, przedłużyliśmy sobie te wakacje teraz i jeszcze skoczyliśmy sobie właśnie na to Phi-Phi. Zobaczcie, jak tu pięknie. Woda jest tak niebieska, nie wiem, czy widać. A jedzenie... Naprawdę. No i tak, część z nas już pojechało do domu, a część z nas się tu jeszcze byczy. Odpoczywamy. Urodzinki świętujemy. Nie moje, ale innej Marty. I chciałabym wam powiedzieć, że taka krótka chwila przemyśleń. Jeżeli lubicie podróże i jeżeli lubicie zwiedzać świat, a może, nie wiem, nie możecie sobie na to pozwolić, albo nie wybralibyście się gdzieś dalej, bo wiecznie coś jest, prawda, to może akurat taka praca przez internet byłaby czymś dla ciebie. Może akurat właśnie coś takiego pozwoliłoby ci podróżować z nami dookoła świata. Teraz jesteśmy w Tajlandii. Niedawno byliśmy na Bali, za kilka miesięcy będziemy w Indiach. Także fajne jest to, że można tak naprawdę zobaczyć tę kulturę, zobaczyć tych ludzi, zobaczyć te piękne miejsca na ziemi. My byśmy to prawdopodobnie nigdy nie byli. Oczywiście wszystko jest pracą grupową, bo pomagamy wielu osobom pracować online. I pozdrawiam to naszą Global Team. I pamiętajcie o tym, że życie jest krótkie i żeby spełniać marzenia. Zaraz wam pokażę, co oni tu kombinują. Nie mogę się skupić przy nich. Zaraz ich pokażę. Marcel stoi, rozprasza mnie Maciek. Dziewczyny z drinkami tam chodzą, spacerują. Zobaczcie, jak fajnie. Tymi łódkami żeśmy tutaj przepłynęły. Portu. Kapciuszki mam takie, bo są te jeże, takie jak na Chorwacji. I co jeszcze? I szarki są rekiny, takie podobno malutkie. Robimy snorkeling jeszcze, znaczy nie robimy jeszcze, ale pójdziemy snorkeling zaraz zrobić do wody. I mamy fajny czas. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa.